Sama jestem ze wsi, więc proszę to zrozumieć, że się wzruszam, choć dawno na tej wsi nie pracuję. Ale nie mogę się nie podzielić informacją, że grupa językoznawców z Towarzystwa Kultury Języka, z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk postanowiła ufundować, zrobić wielki pomnik pod tytułem Słownictwo Rolnicze. Nie trzeba na to pieniędzy, nie trzeba cegieł, to będzie najtrwalszy pomnik, ale potrzebne są ręce do pracy. Rolnicy lubią pracować. Rolnicy mają cześć dla swoich przodków. Jeżeli nie ocalimy tej terminologii, która z każdym dniem ginie, będzie to wielka strata dla kultury polskiej, no i wielka krzywda, że niedostatecznie pamiętamy o tych nam bliskich ludziach. Program takich badań wymyślił po raz pierwszy nie kto inny, tylko no, ten program powstał może między pierwszym a drugim rozbiorem Polski. Wtedy było to oczywiste, trzeba było ocalić kulturę, trzeba było to zapisywać. Dziś naprawdę to jest ostatni czas, kiedy możemy jeszcze to zrobić. I z radością chcę tu powiedzieć, że stojący obok mnie pan wójt przyjął moją propozycję współpracy, że także ta współpraca zatacza już prawie powiatowy krąg i że będę się pewnie razem z obecnymi tutaj cieszyć, jeżeli po raz pierwszy w naszej nauce powstaje no przynajmniej gmina, a może powiat, którym każda wieś będzie miała swoją dokumentację. Do tego potrzeba jeden człowiek z pasją w danej wsi, żeby od czasu do czasu zapisywał odpowiedzi na kwestionariusze opracowane naukowo. I chcę powiedzieć, dla nas to jest ogromnie ważne. Ja pracowałam w Akademii Nauk prawie całe swoje zawodowe życie. Zrobiliśmy syntezę, ale w tej syntezie na Mazowszu no, w jednym powiecie zbadano jedną, czasem dwie, a czasem w zakresie kilkunastu pytań więcej wsi. Moja wieś Wysocze jest we wszystkich atlasach, ale pytam, każda wieś powinna być w tych atlasach. W każdej wsi przecież są ludzie, którzy by mogli cokolwiek zapisywać. Panie wójcie, dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, do pana, dziękuję bardzo, że już pan tę pracę podjął. Już nawet przyjechał pan ostatnio na nasze warsztaty z dwójką znakomitych uczennic. Tak sobie myślałam, która z nich zastąpi mnie w przyszłości. Bardzo możliwe, że jedna. Wobec tego apeluję do państwa, zwłaszcza do sołtysu. Proszę przekazać tę naszą wiadomość i za pośrednictwem, myślę, pana dyrektora dać nam znać, kto chciałby reprezentować swoją wieś i w jaki sposób będziemy się spotykać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. W tej dziedzinie, o której pani profesor powiedziała, właśnie pan dyrektor tutaj szczegółami. I drogie panie, ciurara, ciurara. Jest tu dużo życzliwości, ciurara, ciurara. Rafał Kowalczyk tutaj gości, ciurara, ciurara.
zdrowie pana. Ciurala, ciurala. Należało już wypić z rana. Ciurala, ciurala. Dzięki twej osobowości. Ciurala, ciurala. Ta kapela tutaj gości. Ciurala, ciurala. Proszę was, nie gaście ducha. Ciurala, ciurala. To w tym wójcie jest otucha. Ciurala, ciurala. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, a my jedziemy dalej z programem.